Czy Bitcoin osiągnie 1 miliard użytkowników do 2025 roku. Grayscale znów masowo wykupuje etery, jak i bitcoiny. Elon Musk nie przestaje pompować Dogecoina. oraz sytuacja z ostatniej chwili, mianowicie hack na Yearn Finance. Tego i wiele innych rzeczy dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam. Masters przedstawiają. Cześć ponownie, Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem, co się wydarzyło ostatnio w świecie kryptowalut. A jak zwykle dużo się tego narobiło, także będzie o czym opowiadać w tym odcinku. Na początku możemy zobaczyć, że Bitcoin kosztuje 37 769 dolarów i jest na lekkim minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. A co ciekawe, praktycznie wszystkie altcoiny są ładnie na zielono, może nie są to duże wzrosty. Ale ładnie na zielono widzimy cały świat altcoinów. Mamy też dosyć duże plusy takie jak Cardano ponad 16% na minusie, XRP ponad 13% na minusie i kilka takich perełek możemy znaleźć. Dominacja bitcoina spadła do 61,3%, co też mnie bardzo cieszy. Czekam aż ta dominacja będzie jeszcze bardziej spadać i ten kapitał będzie się przesuwał do altcoinu. Dzisiaj nie będę robił analizy rynku na podstawie serwisu Glassnode ze względu na to, że jest dosyć dużo informacji ze świata kryptowalut i nie chcę, żeby ten film trwał godzinę czasu, bo nikomu się tego nie będzie chciało oglądać. I pamiętajcie, żeby szerzyć wiedzę na temat kryptowalut, to komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, żeby jak najwięcej osób wchodziło do świata kryptowalut, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli i nie bali się w to wchodzić. A coraz więcej osób interesuje się kryptowalutami, i to nie samym bitcoinem, o czym powiem później. Ale zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to tak jak zawsze, pamiętajcie: że wszystko to co mówię to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik kryptowaluty dla początkujących. I na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj odbierz ebook i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych to na naszym kanale znajdziesz instrukcje jak założyć sobie takie konto, a linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej BitBay oraz... Największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Możemy przejść do pierwszej wiadomości, jaką jest: Bitcoin rośnie szybciej niż Internet i przewiduje się, że będzie on miał 1 miliard użytkowników do końca 2025 roku. W dzisiejszych czasach trudno, a nawet jest niemożliwym, wyobrazić sobie świat bez połączenia z Internetem. Jednak jego przyjęcie miało trudny i powolny początek, ponieważ minęło około 3 dekad, zanim liczba użytkowników wzrosła do około 120 milionów. Ostatnie dane zebrane przez popularnego analityka kryptowalut Williu pokazują, że jest to również obecna baza użytkowników Bitcoina. Połączył on dane z Cambridge Center for Alternative Finance i Glassnode i przedstawił najbardziej konserwatywne szacunki. Różnica polega na tym, że Bitcoinowi to zajęło znacznie mniej czasu niż internetowi, około 12 lat. W rezultacie, Wu doszedł do wniosku, że adopcja bitcoinów rośnie dużo szybciej. Prognozował, że jeśli bitcoin pozostanie na tej ścieżce, osiągnie swój pierwszy kamień milowy dla miliarda użytkowników w 2025 roku. Co ciekawe, internet dokonał tego w 2005 roku, około 4 dekady po jego stworzeniu, podczas gdy bitcoin. Może to zrobić w mniej niż dwie, jeśli oczywiście spełni się prognoza Williego. Przejdźmy teraz do ogromnych zakupów, jakie robi Grayscale, który właśnie kupił 38 milionów dolarów w ETH w imieniu inwestorów instytucjonalnych. Pod koniec grudnia firma tymczasowo zamknęła fundusz Grayscale ETH Trust, a teraz jest z powrotem online. Niedawny zakup ETH w Grayscale nastąpił w momencie, gdy ETH osiągają najwyższy poziom w historii przed uruchomieniem kontraktów terminowych na giełdzie CME, który ma odbyć się 8 lutego. Korzystając z danych z handlu opcjami ETH Q mówi, że około 25% traderów spodziewa się, że ETH przekroczy granicę 2000 dolarów w ciągu najbliższych 90 dni. A czy tak będzie, zobaczymy. Moim zdaniem, ETH spadnie dosyć mocno na cenie 8 lutego, jak te kontrakty zostaną uruchomione, ale czy tak będzie, zobaczymy. Jeżeli już mówimy o Grayscale, to musimy też powiedzieć, że kupili oni 255 milionów dolarów w Bitcoinie. Ogłosili, że kupili 7756 bitcoinów o wartości ponad 255 milionów dolarów w swoim najnowszym zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, czyli SEC. Firma Grayscale Bitcoin Trust podała, że, że wyemitowała kolejne 8 milionów akcji, z których każda jest warta nieco poniżej 1000 bitcoina. W ten sposób ich łączna liczba udziałów osiągnęła ponad 684 miliony, czyli blisko 700 tysięcy bitcoinów, znajdujących się w publicznym obrocie trustem na OTC Markets. Grayscale nie próżnuje i wydaje mi się, że to właśnie dzięki nim mamy takie wzrosty. Weźcie pod uwagę to, że oni mają na pewno rzesze analityków, którzy analizują, co może stać się z ceną bitcoina w ciągu. Następnego roku, następnych kilku lat, i dlatego postanawiają kupić bitcoiny i ETH właśnie po takich cenach, jak teraz są. A nie oszukujmy się, te ceny są bardzo wysokie. ETH osiągnęło nowe ATH, Bitcoin zresztą tak samo i dalej dokupują i ETH, i bitcoiny. Przejdźmy teraz do kolejnej dobrej wiadomości: jaką jest? PayPal zaczyna oferować płatności kryptograficzne dla handlowców oraz uruchomi handel na Venmo. Po rozpoczęciu handlu kryptowalutami, które przekroczyło oczekiwania, Dan Schulman, dyrektor generalny PayPal'a, powiedział wczoraj w rozmowie o zyskach firmy za czwarty kwartał, że gigant płatności jest gotowy podwoić wartość kryptowalut i powiedział: Widzieliśmy również wyjątkową reakcję po uruchomieniu kryptowalut. Wolumen obrotu kryptowalutami na naszej platformie znacznie przekroczył nasze oczekiwania. Schulman dodał też, że pod koniec pierwszego kwartału kryptowaluty zostaną zaakceptowane jako źródło finansowania, gdy użytkownicy będą mogli robić zakupy u któregokolwiek z naszych 29 milionów sprzedawców, a 2021 rok będzie zawierał obszerną mapę drogową dotyczącą kryptowalut, blockchain i walut cyfrowych. Schulman dodał, że PayPal aktywnie współpracuje z organami regulacyjnymi i bankami centralnymi nad kształtowaniem przyszłości świata gotówki. Ponadto firma poinformowała, że ich inicjatywa kupuj, zatrzymuj i sprzedawaj kryptowaluty rozszerza się na Venmo i rynki międzynarodowe w 2021 roku. Firma zauważyła również, że użytkownicy ich usług kryptograficznych stają się bardziej aktywnymi użytkownikami PayPal, po zakupie kryptowalut, logując się co najmniej dwa razy częściej. Z czystej ciekawości wszedłem na Business of Apps, żeby sprawdzić, ilu użytkowników ma Venmo, i jak możemy zobaczyć, w 2019 roku było to 40 milionów użytkowników, w 2020 już 52 miliony użytkowników. Także jest to następna bardzo dobra wiadomość dla. Świata kryptowalut, ponieważ kolejne 52 miliony osób będą miały dostęp do kryptowalut w łatwy sposób. A jeżeli już jesteśmy przy firmach zajmujących się płatnościami, to musimy wspomnieć, że Visa uruchomi oprogramowanie pomostowe dla banków w celu integracji usług handlu bitcoinami. Visa w pełni przyjęła bitcoin i inne kryptowaluty dzięki nowej zapowiedzi uruchomienia programu Visa Crypto API dla banków w celu wsparcia, kupna i sprzedaży kryptowalut, oczywiście i bitcoina. Visa Crypto API ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku i będzie pilotowana przez First Boulevard, cyfrowy bank skupiający się na Black People w Kansas. Projekt API pomoże wszystkim klientom banku Visa bezproblemowo zintegrować bitcoin i inne kryptowaluty. Visa ujawniła również partnerstwo z Bitcoinem i kryptowalutą Anchorage, który będzie przechowywał te cyfrowe aktywa w imieniu klientów Visa. Niedawno Anchorage otrzymywała krajową kartę zaufania od amerykańskiego biura kontrolera waluty OCC, co czyni go pierwszym krajowym bankiem aktywów cyfrowych w tym kraju. Oprócz oferowania swoim klientom kupowania handlu i przechowywania aktywów cyfrowych, klienci banku Visa. Pozwolą klientom na wycofanie i samodzielną opiekę nad swoimi aktywami kryptograficznymi, jeśli oczywiście zechcą. Posunięcie to sprawi, że Visa wyprzedzi swojego największego rywala, czyli Paypala, o którym wspominałem przed chwilą, który pozwala tylko kupować i handlować kryptowalutami, ale ogranicza wypłaty z platformy. Visa oświadczyła za pośrednictwem swojego dyrektora generalnego Al Kelly, że strategia firmy polega na współpracy z portfelami i giełdami, aby umożliwić klientom kupowanie lub wypłacanie kryptowalut i używanie ich do dokonywania płatności fiducjarnych przy użyciu danych uwierzytelniających Visa w dowolnym miejscu na świecie. Firma do tej pory współpracowała z ponad 35 dostawcami usług kryptograficznych, w tym Coinbase, Fold, Cryptocom, BlockFi i Bitpanda. W zakresie wydawania kart debetowych Visa Pamiętajcie, że Visa obsługuje średnio 61 milionów klientów i planuje zwiększyć bazę klientów do 70 milionów na całym świecie. Ale Chiny też mogą się pochwalić implementacją blockchain trochę inną. Jak możemy przeczytać na Cointelegraph, chińska sieć usług blockchain ogłasza integrację Cosmos. Tweetując w poniedziałek, sieć usług oparta na blockchain, chiński projekt infrastruktury blockchain ogłosiła, że dostosowała kosmos, czyli Atom, do swojej chińskiej sieci. Chiński BSN w przeciwieństwie do wersji międzynarodowej obsługuje tylko autoryzowane łańcuchy bloków przedsiębiorstw. Zatem kosmos zintegrowany z BSN tylko w Chinach jest wersją Open Permissioned Blockchain lub OPB o nazwie Wenchang Chain. Hybryda została opracowana przez chiński startup blockchain Bianji, nie mam pojęcia jak to się czyta, który jest również firmą odpowiedzialną za rozwój we wrześniu 2020 roku Irisnet był jedną z wielu sieci publicznych dodanych do ekosystemu BSN International wraz z innymi sieciami takich jak Ethereum, Tezos, Nervos, Neo i EOSIO. A teraz prosto z Chin lecimy do Wielkiej Brytanii, gdzie Raffer Investment Management z Wielkiej Brytanii sprzedaje połowę udziałów Bitcoina po zarobieniu 750 milionów dolarów. Raffer Investment Management z siedzibą w Wielkiej Brytanii zarobił ponad 750 milionów dolarów ze swojej inwestycji w Bitcoin w mniej niż 2 miesiące, ale zmniejszył wielkość swoich zasobów. Według raportu brytyjskiego serwisu informacyjnego The Telegraph, Raffer zobaczył natychmiastowe fajerwerki po zainwestowaniu około 2,5%. Swoich aktywów w bitcoina w listopadzie 2020 roku, co przyniosło miliony dolarów zysków wraz ze wzrostem ceny aktywów kryptograficznych 20 tysięcy i kolejny rekord wszech czasów, który wynosił 42 tysiące w styczniu. Zamiast jednak to wszystko hodlować, firma poinformowała, że sprzedała mniej więcej połowę swoich udziałów w bitcoinie i powiedzieli: 2,5% alokacji, którą dokonaliśmy w listopadzie na wszystkie nasze fundusze która wynosiła około 600 milionów dolarów, to ponad dwukrotnie. Więc zdecydowaliśmy się odliczyć nasz koszt księgowy i zgarnąć 650 milionów dolarów zysku, powiedział współzarządzający firmą. Wciąż pozostało nam około 700 milionów dolarów, a obecnie ogólnie wzrosło to do 750 milionów dolarów. No jak to mówią, pieniądz robi pieniądz. Jak dużo zainwestujesz, to dużo zyskasz, ale możesz też bardzo dużo stracić. A teraz z Wielkiej Brytanii lecimy do Miami. Gdzie rozważa się umożliwienie pracownikom miasta otrzymywanie płatności w bitcoinie? Burmistrz miasta Miami, Francis Suarez, podobno rozważa umożliwienie pracownikom miasta otrzymywanie pensji we flagowej kryptowalucie BTC. Wierzy, że bitcoin będzie największą historią najbliższych kilku lat. Chcąc rozszerzyć przyjazny dla bitcoina charakter Miami, podobno rozważa trzy ścieżki, z których jedna Dałaby pracownikom miasta możliwość otrzymywania pensji w Bitcoinach. Inne ścieżki wskazywałyby, że lokalne opłaty i podatki akceptują płatności w Bitcoinie lub w innej kryptowalucie i widzą, jak skarb miasta alokuje kapitał w Bitcoinie. Dyrektor generalny Twittera i Square Jack Dorsey zareagował na wywiad w mediach społecznościowych, mówiąc, że byłoby to sprytne posunięcie, aby umożliwić pracownikom miejskim zarabianie w BTC. Burmistrz Suarez ujawnił na początku tego roku, że rozważa przeznaczenie 1% rezerw miasta na bitcoina. Jego skarbiec podobno nie przechowuje żadnych towarów i zamiast tego trzyma się gotówki i jej ekwiwalentów, co stanowi mocną deklarację zainteresowania tym, co może zrobić posiadanie bitcoinów dla miasta w Miami. Ja pamiętam, jak giełda Binance ogłosiła, że daje możliwość pobierania wypłaty swoim pracownikom w Binance Coin. I ci, którzy się na to zgodzili, zrobili najlepsze posunięcie w swoim życiu ze względu na mocny wzrost ceny Binance Coina. I z Bitcoinem może być podobnie. Przejdźmy teraz z Bitcoina do Dogecoina i. Ilona maska. Przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że na początku tego tygodnia miliarder wyjaśnił swoje stanowisko w sprawie Dogecoina i stwierdził, że jego tweety dotyczące Dogecoin są żartobliwe i nie mogą być traktowane poważnie. Rynek jednak zweryfikował to co on mówi. Pierwszy tweet wczoraj rakieta strzelająca do góry i pod spodem napis Dogecoin. Następny tweet z króla Lwa, z głową Ilona Muska, który trzyma Dogecoina na górze z napisem "Witamy", spowodował 80% wzrostu na cenie Dogecoin. Jak możemy zobaczyć na jego wykresie, tutaj gdzie jest płasko, to Elon się nie interesował Dogecoinem aż później jedna pompka, druga pompka i te wszystkie pompki spowodowane są głównie przez właśnie Ilona Muska. Jak się was ostrzec, że jeżeli zobaczycie, że Elon Musk znowu twituje to nie wchodźcie w te pompy, bo z reguły jest tak, że cena jest już mocno napompowana i z reguły tracicie na tym pieniądze. A zostając przy Dogecoinie, trzeba też nadmienić, jak bardzo jest on zdecentralizowany, co pokazał na swoim Twitterze CZ, czyli CEO Binance. I 27% wszystkich Dogecoinów jest na jednym adresie. A druga sprawa to top 20 adresów, które przechowuje Dogecoiny. Przechowują oni ponad 50% wszystkich doji, i to jest właśnie decentralizacja doji coina. Miejcie to na uwadze, ponieważ bardzo możliwe, że ten jeden adres trzyma na przykład taki Elon Musk, który wywołuje swoimi tweetami wielkie pompy na doji coinie i spuszcza swoje, i może spuścić swoje doji. Wtedy cena może spaść praktycznie do zera. Jeden adres ma aż 27% doji coinów. Jak wspomniałem, o. Ilonie Masku, który jest najbogatszym człowiekiem na świecie, trzeba teraz przejść do nieco biedniejszego, Jeffa Bezosa, który rezygnuje. A zaciekawiony kryptowalutami Andy zostaje nowym CEO Amazona. Amazon ogłosił, że założyciel i dyrektor generalny Jeff Bezos planuje ustąpić ze stanowiska dyrektora generalnego, a dyrektor generalny Amazon Web Services, Andy Jesse, który nadzorował ofertę produktów kryptograficznych Amazon, zastąpi go. W liście do pracowników Bezos powiedział, że przejdzie na stanowisko prezesa zarządu Amazona, gdzie skupi swoją energię i uwagę na nowych produktach i wczesnych inicjatywach. Przejście zaplanowano na późniejszą część roku, a Bezos zauważy również, że Jesse będzie wybitnym liderem i ma, i ma jego pełne zaufanie. Uwaga świata kryptowalutowego zwraca się teraz ku historii Jesse, jeśli chodzi o wykorzystanie technologii blockchain, ponieważ może to wskazać na długoterminową strategię kryptograficzną trzeciej, najbardziej wartościowej firmy na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej. Tyle na temat bogatych ludzi. Przejdźmy teraz do nieciekawych informacji, a w sumie ciekawych nawet, ponieważ KuCoin odzyskuje wszystkie skradzione fundusze z haków w 2020 roku. Po zakończeniu pierwszych kilku tygodni 2021 roku, różne firmy ze świata kryptowalut przedstawiły swoim społecznościom podsumowania poprzedniego roku i przedstawiły informacje, czego można się spodziewać w przyszłości. Niewiele z nich było tak oczekiwanych jak Kucoin, który doświadczył haków we wrześniu 2020 roku. Naruszenie nie było małe, ponieważ z giełdy skradziono ponad 285 milionów dolarów. Teraz w liście otwartym do społeczności Johnny Liu, dyrektor generalny KuCoin, w końcu odniósł się do problemu, a także do kroków podejmowanych przez giełdę. Wyjaśnił, że gdy kierownictwo dowiedziało się o naruszeniu bezpieczeństwa, podjęło środki w celu ochrony zarówno swoich partnerów, jak i klientów. Wpłaty i wypłaty zostały wznowione tydzień po incydencie, zanim wszystkie fundusze zostały przywrócone. Ponadto odzyskano większość skradzionych środków. Współpraca Kucoin z innymi giełdami kryptowalutowymi doprowadziła do odzyskania 78% brakujących środków, a pomoc organów ścigania pomogła również w odzyskaniu kolejnych 6%. Ostatecznie Kucoin i jego fundusz ubezpieczeniowy pokryły pozostałe 14%. Jest to istotne, ponieważ w przeszłości nie było zazwyczaj odzyskiwania skradzionych aktywów kryptograficznych. I prosto, z Kukojna przechodzimy na Binance i na Krakena, którzy borykają się z problemami technicznymi z powodu wzrostu ruchu w systemie. Giełdy kryptowalut po raz kolejny stanęły wczoraj w obliczu problemów technicznych, ponieważ ruch w systemie osiągnął najwyższy w historii poziom. CZ, dyrektor generalny Binance, napisał na Twitterze, że wszystkie fundusze są bezpieczne. Binance napotkało również dwuminutowe opóźnienie dotyczące danych konta, transakcji podczas odpytywania z api. I napisał: cały czas wysoki ruch w systemie, w rzeczywistości 3 all time high w ciągu ostatnich 15 minut. Zaobserwowano pewne pojedyncze opóźnienia. Natomiast amerykańska giełda kryptowalut Kraken również otrzymała raport od klientów, którzy mieli trudności z połączeniem się z witryną i interfejsem REST API. Wydaje się, że problem jest związany z bardzo dużym ruchem, stwierdził Kraken. Historycznie rzecz biorąc, giełdy kryptowalut miały problemy z przeciążeniem systemu po okresach gwałtownych wzrostów cen. Wraz z osiągnięciem przez ETH nowych rekordów, wzrostem powyżej 1600 dolarów i obrotem bitcoina powyżej 37600 dolarów, rynki kryptowalut odnotowały ponadprzeciętne obroty. Blockport napisał na swoim Twitterze, wyszukiwarka Google dla hasła Kub Krypto eksplodowały do nowego ATH trzech czasów, podczas gdy wyszukiwania kub Bitcoin są nadal stosunkowo niskie. Nie mogłem tego nie sprawdzić, i jak wejdziemy na Google Trends i damy sobie ostatnie 90 dni wpiszemy krypto Możemy sobie dać nawet ostatnie 30 dni, to możemy zaobserwować faktycznie mega wzrost 29 stycznia. Wyszukiwania hasła bycrypto, a natomiast jak wpiszemy by BTC, też odnotowaliśmy wzrost, ale nie jest to na pewno all-time high. Czy to są początki alt sezonu? No chyba tak. Ludzie nie interesują się już tak bitcoinem jak samymi kryptowalutami. Przejdźmy teraz do Stellara, który staje się nowym domem USDC wraz z rozpoczęciem integracji. Fundacja Stellar Development ma nadzieję, że USDC będzie napędzać falę przyjmowania płatności transgranicznych na blockchain. W ramach projektu odnotowano wzrost płatności w sieci o 104% rok do roku. Integracja USDC jest wspierana przez APIs Circle, które umożliwiają firmom łatwe przyjmowanie płatności, wydawanie programowalnych wypłat i wykonywanie innych działań finansowych. Uzyskując konto Circle, firmy mogą również wymieniać stablecoiny między różnymi blockchainami bez żadnych kosztów dzięki programowi Circle multi -Chain Authorized Distribution. A teraz wiadomość z ostatnich chwili. Yearn Finance schakowany na 11 milionów dolarów. Może nawet nie tylko jeden z safeów został przejęty, z którego zniknęło 11 milionów dolarów. Co ciekawe, ja spodziewałem się wielkich spadków na Yearn Finance, jak wejdziemy sobie na CoinMarketCap i weźmiemy interwał jednodniowy, to faktycznie możemy zaobserwować spadek dosyć mocny. Ale cena bardzo szybko zaczęła rosnąć z powrotem. Także taki hak na Earn Finance nie wzbudził już aż takiego strachu wśród inwestorów, i z powrotem zaczęli oni odkupywać tokeny z nadzieją na przyszłe wzrosty. Możemy też zauważyć, że obrót tradingowy w ciągu ostatnich 24 godzin wzrósł aż o prawie 80%. A jego cena jest zaledwie niecałe 4% na minusie. Przy takim haku wydaje mi się, że nie robi to większego wrażenia. Mówiłem już o Dogecoinie, ale muszę wspomnieć jeszcze raz, ponieważ Bitmex doda kontrakty bezterminowej zamiany Dogecoin. Wszystko to się stało. Podejrzewam, że właściciele Bitmexa zobaczyli, że Dogecoin jest ostatnio handlowany z bardzo dużym wolumenem i mogą zarobić na opłatach transakcyjnych, dlatego kiedy Dogecoin. Zdobył nowe all time high, BitMEX postanowił zrobić kontrakty bezterminowe. Przejdźmy teraz do nieszczęsnego XRP, a były dyrektor amerykańskiej komisji papierów wartościowych i giełd, Joseph Hall, uważa, że istnieje duża szansa, że SEC przegra sprawę przeciwko Ripple. Joseph Hall, partner w kancelarii prawniczej Davis Polk, mówi w nowym wywiadzie dla Thinking Crypto, że uznał sprawę SEC za całkiem zdumiewającą, i twierdzi, że na sędziego rozpatrującego pozew prawdopodobnie wpłynął fakt, że sprawa nie wydaje się wiązać z nieuchronną szkodą dla inwestorów. Sędzia mógł po prostu powiedzieć, jeśli XRP był problemem, a wiecie o tym od 2012 roku, to dlaczego teraz? Co tu się dzieje? I dodał, więc myślę, że zaczynamy od przypadku XRP z faktyczną postawą, która może nie być najlepsza dla SEC. HAL trafił na pierwsze strony gazet niedawno po upu... Opublikowaniu opinii, w której argumentował, że pozew organu regulacyjnego przeciwko Ripple podkreśla ogólną potrzebę przejrzystości w branży aktywów kryptograficznych. Prawnik pracował w latach 2003-2005 w SEC. W swoim niedawnym wywiadzie Hal zauważa również, że sprawa Ripple może zagrozić zdolności SEC do regulowania reszty przestrzeni kryptograficznej w przyszłości. Jeżeli faktycznie tak będzie, myślę, że. XRP może bardzo mocno wzrosnąć na cenie. Czekamy na wynik tej sprawy i będziemy mieli szerszy obraz na to wszystko. Przejdźmy teraz do Cardano. Jak Input Output Hongkong poinformował na Twitterze, że Cardano Testnet jest oficjalnie w erze Multi -asset oraz pomyślnie przeprowadzili rozwidlenie i zastosowali uaktualnienie natywnego tokena Gogen Mary. Następny przystanek to Minenet do końca miesiąca. Stąd te właśnie wzrosty dzisiaj na Cardano. A teraz Zilika, która wprowadza whisky do łańcucha bloków. Zilika ogłasza kolejny przypadek użycia. Platforma blockchain oparta na shardingu pomoże w cyfrowej reprezentacji, czyli w tokenizowaniu wyjątkowej szkockiej whisky single malt stane jako Cask of the station. To chyba gruba konkurencja dla Palikota. I na koniec nie wiem czy słyszeliście o tym ataku na kantor w Olsztynie, gdzie zostało skradzione złoto. Co ciekawe w telewizji trąbili o tym non stop cały czas, że kantor został okradziony i że jest to kantor walutowy oraz złota. A jak możemy przeczytać na Cointelegraph można kupić również tam bitcoiny. Nie spodziewałem się takiego artykułu na stronie Cointelegraph, no ale jeżeli są tam bitcoiny, no to ta sprawa też musiała się tu znaleźć. W tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć!